Witam Państwa ponownie w wieczorze w telewizji w Polsce, a my sobie teraz porozmawiamy o sporcie. Z jednej strony mówi się, że sport to zdrowie, ale Winston Churchill, który dożył bardzo sędziwego wieku, no, ulegając różnym nałogom, pytany o to, jak to się stało, że tak osiągnął taki wiek, odpowiadał: żadnego sportu. No ale my jesteśmy za sportem i dlatego gościmy dzisiaj u siebie pana Radosława Sarneckiego z Instytutu Sportu. Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy, jest koordynatorem programu Ministerstwa Sportu Szkolnych Klubów Sportowych. Gdyby pan zechciał trochę nam powiedzieć, czym jest ten program? To może zacznijmy od genezy. Sam program Szkolny Klub Sportowy powstał w głowach w Ministerstwie Sportu i Turystyki już w 2016 roku. To minister Witold Bańka postanowił powrócić do tradycji, która gdzieś kiedyś rodziła mistrzów przyszłych, których oglądamy w tej chwili. Ja sam miałem okazję uczestniczyć w takich zajęciach programu. Wtedy to było Szkolne Koło Sportowe. Dzisiaj troszeczkę zmieniła się nazwa. Nazywa się to Szkolne Kluby Sportowe, ale sama reguła zajęć jest bardzo podobna. Są to zajęcia, które odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone przez nauczycieli WF-u, którzy mają świetną wiedzę na temat dzieciaków, z którymi pracują, i mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania, zamiłowania. A doskonale wiemy też, że jakby nauczyciele to są ci pierwsi, najważniejsi, bardzo często najważniejsze osoby w życiu młodych sportowców. No, mamy wspólną przeszłość, chociaż oddaloną w latach, bo ja też byłam uczestniczką takiego szkolnego wtedy koła SKS, to się nazywało Znicz Pruszków. I wtedy pamiętam właśnie, ćwiczyłyśmy, a potem kiedyś na lekcję WF-u przyszedł trener z klubu, obejrzał i zaprosił niektóre zawodniczki, potem klub, potem była nawet chyba moje koleżanki, doszły do jakichś sukcesów, ale to jeszcze jest też sprawa zapewnienia dzieciom innej rozrywki niż ta, którą mają, prawda? Dzieci z iPhone'ami, dzieci przed laptopami, komputerami, dzieci przed telewizorem. No i potem mamy taki wynik, że ileś tam procent, duży, nie wiem, ponad 80 dzieci w wieku szkolnym ma skoliozy albo nie uczestniczy w zajęciach WF-u, bo nie może, i tak dalej, i tak dalej. Czy te szkolne kluby sportowe, ta cała akcja, to ma być tylko taka rekreacja, która właśnie tym dzieciom daje dodatkowy wysiłek fizyczny oprócz tych lekcji WF-u, czy także to jest taka właśnie wstępna selekcja i poszukiwanie talentów? Może zacznijmy od tego, że najważniejszym jakby celem programowym jest to, żeby wyrabiać w tych dzieciakach zdrowy nawyk, nawyk poruszania się, tak? Bierze w tym momencie udział w programie blisko 270 tysięcy dzieciaków w całej Polsce, co jest bardzo dużą skalą. I popatrzmy na to w ten sposób, że te dzieci, które w tej chwili nabywają ten nawyk ruchu, w przyszłości będą elementem zdrowego społeczeństwa. Na tym nam zależy bardzo. Ale też nie ukrywamy, że wśród tych dzieci chcemy w przyszłości wyszukiwać te jednostki, które będą właśnie może predysponowane bardziej do sportu. Wiadomo, że ciężko jest w tym momencie oderwać dzieciaki od nowoczesnych technologii, ale też wydaje mi się, że trzeba znaleźć gdzieś to zrównoważenie, bo doskonale wiemy, że świat dziecka jest taki, że jeżeli powiemy mu zdecydowanie nie, to często dzieciaki się blokują i robią na złość rodzicom, zgadza się. I jakby w tym momencie my też staramy się zrównoważyć te działania, tak? Bo szkolny klub sportowy to nie tylko zajęcia, ale to również różne działania promocyjne, marketingowe, które mają pokazać dzieciakom, w jaki sposób można wykorzystać ewentualnie nowoczesne technologie po to, żeby uczestniczyć w różnych aktywnościach fizycznych. Zwróćmy uwagę na to, że mieliśmy przed erą smartfonów erę komputerów. Dzieciaki siedziały głównie w domach, siedziały i pisały na tych. W tym momencie też można powiedzieć, że smartfony częściowo wyciągnęły te dzieciaki z domu. Bo można pisać wszędzie. Dokładnie, bo można pisać wszędzie, więc my jakby też nie zamykamy się to całkowicie na nowe technologie, ale próbujemy gdzieś jako Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy, próbujemy gdzieś przemycać i wykorzystywać tą technologię do tego, żeby te dzieciaki zachęcać do uprawiania ruchu. A tak jak mówiła pani tu na początku, głównym celem to jest wyrobienie zdrowego nawyku, tak? Nawyku chęci podejmowania aktywności fizycznej, która jest ważna w życiu każdego człowieka, i posiadanie takiego nawyku pozwala w przyszłości nam jakby lepiej funkcjonować, bo jesteśmy zdrowsi
I o to chodzi. No właśnie, bo były kiedyś takie doniesienia, że właśnie szkoły zamykają boiska, że dzieci po szkołach, po lekcjach nie mogą grać w koszykówkę, czy tam kopać piłki, bo nie ma kto ich pilnować, bo to jest kwestia odpowiedzialności, jeżeli coś się stanie takiemu dziecku na takim boisku. Rozumiem, że te kluby sportowe otworzyły, ten program szkolnych klubów sportowych otworzyły te obiekty dla dzieci. Nie tylko orliki są, prawda? Ale także boiska szkolne, sale gimnastyczne. Zgadza się. Weźmy pod uwagę to, że obecnie w programie uczestniczy blisko 9 tysięcy szkół. To jest prawie co trzecia szkoła w Polsce. I w każdej tej szkole odbywają się dwa razy w tygodniu te zajęcia. Na sali gimnastycznej bądź na boisku, to wszystko w zależności od tego, jaką mamy aurę. Są to zajęcia pod opieką osoby wykształconej, czyli nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do tego i odpowiednią wiedzę. Więc jakby też nie oddajemy dzieci po prostu komuś, tylko oddajemy dzieci zaufanym osobom, które bardzo też nauczyciele często znają z życia szkolnego, tak? Które gdzieś tam się... Czy wszystkie dzieci, które chcą w takich zajęciach uczestniczyć, mają taką szansę? Tak, oczywiście. Każde dziecko, które ma ochotę uczestniczyć w zajęciach szkolnego klubu sportowego, może do niego przystąpić. W tym momencie możemy się pochwalić blisko 2400 gmin w całej Polsce. Mhm. 2300, przepraszam, 2300, ale prawdopodobnie to się zmieni od września, bo przystąpią nowe gminy do programu. Więc jakby każda gmina w Polsce mogła zgłosić chęć uczestnictwa w programie, każda gmina w Polsce mogła zgłosić szkołę do programu. Tymi sprawami zajmują się operatorzy wojewódzcy poszczególnych województwa, którzy też mają dużą wiedzę dotyczącą sportu w danym rejonie i dużą znajomość właśnie pomiędzy dyrektorami, kuratoriami, i oni tam właśnie zawiadują tym programem pod względem organizacyjnym. My zajmujemy się tymi rzeczami związanymi z marketingiem, z obsługą narzędzi elektronicznych, takich między innymi dziennika, który nauczyciel wypełnia i przez którą my też widzimy mamy pełną sprawozdawczość oraz liczby, które pokazują skalę tego programu. Z tego, co pamiętam, to budżet przeznaczony przez Ministerstwo Sportu, bo to jest w części czy w całości ten program finansowany przez Ministerstwo Sportu? Ministerstwo Sportu w całości finansuje część związaną z wynagrodzeniem osób prowadzących zajęcia, a jednostki samorządu terytorialnego wspierają program poprzez udostępnienie obiektów na zajęcia. Czyli tu jest taka jakby synergia pomiędzy ministerstwem a jednostkami samorządu terytorialnego. Ale czy te środki, bo tam, o ile dobrze pamiętam, to było około ponad 50 milionów. W roku 2017 było to ponad 42 miliony. W tym roku minister przeznaczył na ten cel 54 miliony. Ale jest jakiś konkurs ogłaszany, czyli to wynika z tego, że jeżeli jest konkurs, to znaczy, że nie wszyscy, którzy się zgłoszą, mogą w tym programie uczestniczyć. Znaczy, konkurs jest ogłaszany dla operatorów, którzy mają ten program w odpowiedni sposób prowadzić. I tak jak jest ogłaszany konkurs dla operatora krajowego, w którym startował Instytut Sportu, udało nam się przejść pozytywnie całą procedurę, to tak samo operatorzy wojewódzcy startują do tego konkursu, deklarując liczbę grup, proporcjonalnie do tego, do liczby grup, liczbę dzieci, jaka będzie występowała w programie. I przez to jakby to jest, i przez to zbieramy te dzieciaki, które te liczby, które potrzebujemy, tak, w programie. Czy ma znaczenie to, jaką bazę dana szkoła posiada? To znaczy, my chyba już jesteśmy dość dobrze wyposażeni, bo były takie prowadzone badania przez Instytut Matki i Dziecka na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia. To dotyczyło ośmiolatków, no ale załóżmy, że szkoła podstawowa, prawda? To była dość reprezentatywna grupa, bo 9 reprezentatywnych województw, ponad 130 szkół. I okazało się, że jeżeli chodzi o tą bazę, to jest bardzo dobrze, dlatego że boiska szkolnego nie posiadało zaledwie 6,7% tych szkół, a sali gimnastycznej zaledwie 5,2%. Czy państwo przy tych, czy operatorzy, jak zgłaszają to, czy ten element, jakie zaplecze posiada szkoła, odgrywa jakąś rolę? Nie, żadne. Nie. Powiem więcej, my jako operator krajowy poruszamy się po całym kraju, patrząc, jak te zajęcia wyglądają, mamy też taki element monitoringu prowadzenia tych zajęć i widzimy różne miejsca prowadzenia zajęć. Bardzo często są to bardzo małe miejscowości, bo program też jest bardzo popularny w tych małych miejscowościach, gdzie do tej pory nie było dostępności do tych zajęć dodatkowych, a w tym momencie zostały one udostępnione dla tych dzieciaków. I bardzo często przyjeżdżamy do szkoły, gdzie są sale o powierzchni 20 m², 30 m². Zdarza się, że przyjeżdżamy na zajęcia
szkolnego klubu sportowego i nauczyciel pokazuje nam akurat, że w tym momencie jest prowadzony remont sali, ale dzieciaki bardzo fajnie bawią się na przykład na korytarzach poprzez formy różnego rodzaju tańców, bo SKS to również bardzo wiele różnych dyscyplin sportowych. W zeszłym roku było to blisko 70 różnych aktywności sportowych prowadzonych przez dzieciaki, jakby przez nauczycieli. Główne elementy to były sporty zespołowe, no bo wiemy, że są one popularne w naszym kraju, siatkówka, piłka nożna, ale również lekka atletyka, również pływanie. Także jest tych sportów bardzo wiele, więc myślę, że to jest też bardzo ciekawym aspektem tego programu, że nie tylko jedna aktywność, ale również różne, które gdzieś tam może w przyszłości pozwolą nam te nowe talenty wykuwać, że tak powiem. A proszę mi powiedzieć, czy kluby sportowe, miejscowe kluby sportowe, one są zainteresowane współpracą w tym programie? Czy one w ogóle uczestniczą w tej współpracy? Znaczy, wie pani co, to jest tak, że na dzień dzisiejszy jakby głównie szkoły są beneficjentami programu. Kluby sportowe, mamy taki pomysł, żeby może w przyszłości miały możliwość... Ale jakiś patronat, wspomaganie, jakieś wspólne imprezy. Tak, no, przy działaniach marketingowych na przykład zdarzało się tak, że na Śląsku GKS Katowice wybrał się na zajęcia sportowe, czy Górnik Zabrze wybrał się na zajęcia sportowe, czy taki element promocyjny, tak? Wykorzystujemy też, staramy się wykorzystać ambasadorów sportowych. W zeszłym roku to byli ambasadorzy, którzy też brali udział w nagraniu filmu promocyjnego dotyczącego programu. Był to Paweł Małachowski, była to Oktawia Nowacka, była to Joanna Jóźwik. Także osoby, które znane są w świecie sportu, a dla dzieciaków też są osobami ważnymi, szczególnie tymi, które zaczynają przygodę sportową. No i też jakby idąc dalej tym tropem, postanowiliśmy właśnie angażować te mniejsze kluby, które gdzieś znajdują się w tych mniejszych społecznościach lokalnych, żeby one zachęcały te dzieciaki i pokazywały, że ja też kiedyś uczestniczyłem w takim szkolnym klubie sportowym, a teraz zobacz, jestem tutaj zawodnikiem drugoligowego zespołu piłki nożnej, czy koszykówki, czy jestem jakimś lekkoatletą, który za chwilę ma możliwość wyjechania na dużą imprezę i osiągania wyniku. A czy państwo jakieś prowadzą, nie wiem, badania, obserwacje, czy jakieś wnioski wynikają z tego faktu, że ta młodzież, jakie są efekty wychowawcze tego? Bo ja przypominam sobie te czasy, kiedy sama grałam w koszykówkę i byłam w takim klubie i mam takie dogłębne przekonanie, że losy moje i moich rówieśników zupełnie inaczej by się potoczyły, gdybyśmy do tego klubu nie chodzili, gdybyśmy nie mieli tych 3-4 treningów w tygodniu, nie wyjeżdżali na obozy sportowe, byśmy może wylądowali zupełnie gdzie indziej niż to nam się udało. No, wiemy wszyscy, że sport kształtuje charakter. My prowadzimy badania dotyczące badań socjologicznych tego, jak w zeszłym roku były przeprowadzone, jak w zeszłym roku program wyglądał. Wiele dzieci chwaliło sobie ten aspekt, że w ogóle może uczestniczyć w takich zajęciach, bo wcześniej nie miały możliwości. Wiele dzieci zaznaczało, że uczestnictwo w tych zajęciach poprawiało w nich kondycję fizyczną. Już po roku zajęć czuły, że lepiej się czują, że lepiej funkcjonują, że są zdrowsze. Tak nam się wypowiadały. Ale jeśli chodzi o ten aspekt, o którym pani mówiła, no to na razie chyba zbyt mało czasu na to, żeby to zbadać, ale jestem przekonany, że tak ten program będzie na pewno oddziaływał na dzieciaki, no bo tak jak mówimy, nauczyciele to są pierwsi trenerzy, którzy gdzieś tam w nas zaszczepiają te najważniejsze wartości, tak? Dokładnie, nauczyciel WF-u, to nauczycielka WF-u, nauczyciel WF-u, to były najbardziej popularne postacie w szkole. Tak jest. Ich się zawsze lubiło, w przeciwieństwie do fizyka czy matematyka. Ale też, co ważne jest w tym programie, to chcemy budować taką społeczność, bo tutaj mówimy o nauczycielu wychowania fizycznego, ale musimy wziąć też pod uwagę to, że często pierwszymi wzorami dla dzieciaków to są rodzice. I jakby chcemy tworzyć taką społeczność, która pozwoli też... pozwoli jakby dzieciakom i rodzicom uczestniczyć w różnych eventach sportowych i jakby rozwijać też to zamiłowanie rodzica, bo nie możemy opierać się tylko na jednym filarze, bo opieranie się na jednym filarze doskonale zdajemy sobie w każdej dziedzinie życia jest niebezpieczne. Ja mam sam małego syna i widzę po sobie, że on bardzo często przejmuje moje różne zachowania, więc jakby pamiętajmy o tym, że owszem, nauczyciel na lekcji wychowania fizycznego jest bardzo ważnym elementem w życiu dziecka, ale też my, jeżeli będziemy jako rodzice pokazywać możliwość tego, że uprawiamy dyscyplinę sportu, że ta aktywność fizyczna jest dla naszego dziecka, dla nas ważna, ale też dla ciebie może być
przyszłości synu ważna, no to to jest też bardzo ważny element, tak? Trzeba o tym bardzo pamiętać, bo to jest... Dokładnie, ja muszę panu powiedzieć, że ja z dużą przyjemnością obserwuję, ja mieszkam w takiej miejscowości, która jest dość atrakcyjna turystycznie, tak, na takie wypady krótkie, sobotnio-niedzielne, z rowerami i tak dalej, i z dużą przyjemnością obserwuję całe rodziny na rowerach, i to od takich brzdąców, te rowerki są malutkie, co prawda nie na czterech kółkach, już normalne dzieci w kaskach, ale oni z tymi rodzicami po tym lesie sobie jeżdżą i to już jest taki dobry... Tak, to jest ten pierwszy element w życiu, tak, dziecka, które ono właśnie otrzymuje, tą pierwszą informację jakby, no bo nauczyciel grafu pojawia się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a bardzo często dopiero w czwartej, tak? Bo wiemy, że to jest troszeczkę inaczej w szkołach. A my dziecko wychowujemy już od trzeciego, czwartego roku życia. Ono już jest takie bardzo podatne na ruch. Jakby też należy zwrócić uwagę, że ten pierwszy okres motoryczny dla dziecka to jest ten wiek między 5. a 7. rokiem życia. I tutaj należy zwrócić na to szczególną uwagę, jeśli chodzi o rodziców, żeby te dzieci dostawały odpowiednią dawkę ruchu. Później jest ten okres właśnie, kiedy dzieci w klasach 3 i 4 nabywają dużych umiejętności koordynacyjnych, tak? Należy też pamiętać, że ruch to rozwój całego układu nerwowego człowieka, tak? Czyli jestem sprawniejszy, to jestem też łatwiej mi się w codziennym życiu poruszać, łatwiej mi sobie radzić z różnymi innymi trudnościami, tak? A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo to jest interesujące bardzo, czy... Bo ja rozumiem, że te szkolne kluby sportowe działają w swoich środowiskach, w swoich miejscowościach, przy swoich szkołach, ale czy państwo planują, a może coś takiego już jest, albo może w przyszłości planujecie robienie jakichś takich ogólnokrajowych zawodów, jakiejś rywalizacji pomiędzy tymi klubami, coś, co by było jakimś finałem, na przykład na PGE Narodowym, który w pobliżu nas się znajduje? No na pewno bardzo byśmy chcieli coś takiego zorganizować. Pierwszym elementem jakby tego naszego planu jest to, żeby zacząć od takich mniejszych eventów. Chcielibyśmy zorganizować w tym roku, jeszcze może na jesień, a jak nie, to już w przyszłym roku, kilka takich eventów właśnie w połączeniu z ambasadorami, w połączeniu też z drugim programem Ministerstwa Sportu i Turystyki, którym jest Narodowa Baza Talentów. I chcielibyśmy właśnie organizować te imprezy w województwach i zapraszać na nie te dzieciaki, które osiągają najlepsze... Wyróżniają się w swoich grupach, bo co ważne też, Szkolny Klub Sportowy to badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży całej Polski. Wszystkie dzieci, które biorą uczestnictwo w programie, odbywają 2 razy w roku próby sprawności fizycznej. Te próby sprawności fizycznej polegają na tym, że nauczyciel je przeprowadza w szkole. Są to testy polegające na tym, że mamy bieg na 50 metrów, bieg długi. No ale i wtedy wiemy, czy mamy zdobyć się, czy nie. I wiemy, jaką mamy obecną sprawność. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ten program szkolnych klubów sportowych będzie kontynuowany i będzie coraz więcej środków przeznaczanych i on się rozwinie naprawdę w taką sieć wyłapywania, nie tylko właśnie zapewnienia dzieciom tej rekreacji i pierwszego kontaktu ze sportem, ale także okaże się za ileś tam lat, że nasi sportowcy osiągają znacznie lepsze rezultaty niż teraz, szczególnie jeżeli chodzi o pewną dziedzinę sportu, co do której wszyscy mamy pretensje. Dziękuję bardzo za wizytę. Do widzenia.